Czas otworzyć tramwaj kierunek Kasprzaka. I najlepiej to zrobić w nocy z awizonoszem. Ósme urodziny Coleo. Start Veturillo 2024. Obwodnica śródmiejska podzielona na trzy etapy. Co z wiaduktem w ciągu chełmżyńskiej? Czy wiadukt nad Globusową otwarty? O tym i tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Wyjątkowo w poniedziałek 4 marca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć Znosz i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. I tak, Mniejsza z tym się nie pojawiło faktycznie w weekend, ale pojawia się teraz w poniedziałek i przejdziemy przez to wszystko, co się wydarzyło i co się będzie dziać jeszcze w najbliższym tygodniu. No i co się oczywiście działo w poprzednich tygodniach. No, po pierwsze to oczywiście windy, które nie działają. Na przykład na Ultrychowie nie działa taka jedna winda od 7 tygodni, na Bemowie od 6 tygodni, na Młocinach od 2 tygodni i na Starych Bielanach nowa winda nie działająca od 1 tygodnia. Następnie co się stanie z bezdomnymi w metrze? Metra ma pomysł. Na razie to trochę drogie oferty są, ale chcę zmienić te ławeczki, żeby po prostu były miejsce oddzielające, aby maksymalnie mogły obok siebie usiąść pewnie dwie albo jedna osoba, po prostu podziałki, w sensie podłokietniki. I w ten sposób metro chce się pozbyć osób bezdomnych z ławek. No, czy to jest najbardziej humanitarne rozwiązanie? Nie wiem. Czy rozwiązuje to problem? Nie, no bo i tak te osoby po prostu gdzieś będą nocować i się i leżeć, więc jakby może nie będą leżeć na ławce, tylko pod ławką. No, może to jest najbardziej kurtyzane wyjście, ale chodzi mi o to, że po prostu te osoby raczej się przyniosą na inne stacje metra. Nie wiem, na przykład na stacji metra Bemowo czy Ulbryków są długie kamienie, na których można na spokojnie się położyć. Na Brudnie też, wystarczy pod tą barierką się położyć, więc... No, to nie jest jakieś rozwiązanie dobre, ale no próbuję coś z tym zrobić. Ja bym zostawił te ławki, jakie już są. Z innych informacji to jest tramwaj na Kasprzaka i tu się faktycznie dosyć dużo dzieje. We wtorek wszystko jest oddawane do użytku. No i tak, pomijając to, że będzie live w nocy, o którym za chwilę więcej powiem, to tramwaj na Kasprzaka zostanie oddany do użytku z początkiem ruchu we wtorek, czyli 5 marca, dokładnie jutro. No i co ważne, tramwaje tam już pojadą na Kasprzaka i tramwaje, jakie to będą jechać? Tramwaje to będą 4 linie, na razie pojadą nową linią, nową trasą. Będzie to linia 10, 11, 26 i 27, a 13 będzie jeździć do PKP Wolska. W skrócie, będzie cały czas zamknięta ulica Wolska na tym krótkim odcinku, ale tramwaje już w większości po prostu pojadą normalną trasą. 26 i 27 będzie wjeżdżać na tą trasę nową z Kierniewicką. Co ważne, linia Z26 cały czas będzie kursować pomiędzy cmentarzem Wolskim, a właśnie PKP Wola Wolska i dalej do metro Płocka. Natomiast jeżeli chodzi o cmentarz Wolski, to tam aktualnie dojedzie tylko łącznie 27. Co ważne, od 25 marca ma się zakończyć cała ta inwestycja i wtedy już ulica Wolska ma być oddana do użytku. I wtedy na Wolski, na docelowej trasie będzie 13, 26 i 27, czyli tak samo jak przed rozpoczęciem przebudowy mniej więcej, gdzie 13 i 27 dojedzie do cmentarza Wolskiego, 26 swoją standardową trasą. Natomiast po nowej trasie tramwajowej, która będzie teraz sztucznie oddawana, pojadą dwie linie tramwajowe, 10 i 11, ale de facto to jest jedna linia tramwajowa. Czemu mówię jedna linia tramwajowa? Bo zwróćcie uwagę, że tak, 11 jeździ, owszem, ale to jest linia okresowa i jeździ podobnie do 319, a mianowicie linia 11 nie jeździ po pierwsze w weekendy, więc w weekendy będzie tam tylko łącznie 10, a w tygodniu dużo to nam nie daje, że jest 11, bo 11 kursuje tylko łącznie w porannym i południowym szczycie, w skrócie od 6.30 od 6 do 10 i później ponownie się pojawia po 4 godzinach magicznie od 14.30 do 18.12, w skrócie 11 jest, ale jakby jej nie było. No i to jest zła nowina, bo co z tego, że jest nowa trasa tramwajowa, że tramwaje faktycznie tam będą jeździć, jak tam nie będą jeździć te tramwaje, w sensie no wielkie przystanki, podwójne wiaty i tak dalej i gdzie ci pasażerowie mają się do tych tramwajów. Z innych informacji to wiemy, że 31 będzie jakoś obcięty magicznie. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie zrealizowane. Jutro będę pytać się rzeczników, informować, robić różne pytania oczywiście o to, co będzie zrealizowane, jakie są zmiany komunikacyjne, czy coś jeszcze się zmieni, czy 105 się zmieni i tak dalej, jeżeli chodzi o kolejne prace na tej linii tramwajowej, więc spokojnie, więcej będę oczywiście o tym mówić jutro. Natomiast z dobrych nowin jest to, że
Owszem, tramwaje na Kastrzaka i tak dalej. Ważne jest to, żeby faktycznie pojechały dobrze nową trasą. No i mamy dobrą nowinę, że... czekaj, czy tu jest... Nie, to są tylko może moje zdjęcia. Tu jest dobra nowina. Dobra nowina jest taka, że nie będzie trzeba wchodzić do góry schodami, żeby zejść po schodach na przystanek tramwajowy PKP, na przystanek tramwajowy Renuta Wolska. Z przejścia podziemnego udało się jednak zrobić takie krótsze dojście, więc to dobra nowina. I tak samo, jeżeli chodzi o te szare ściany, które możecie zobaczyć. Tramwaje na pewno będą chciały zbić na tym bluszcz, jakieś inne elementy zielone. Tutaj na części tej będą coś chcieli zrobić, ale nie wykluczają, żeby faktycznie oddać tą przestrzeń na jakiś ładny mural i to będzie wyłonione w konkursie. Na razie będą te ściany pokryte powłoką anti-graffiti. Zobaczymy, czy faktycznie to przetrwa. Przejście podziemne jest nudne i tam się zbytnio ciekawego nie dzieje. Nie będzie jeszcze przejście podziemnym, jutro będę to zobaczyć dokładnie faktycznie, jak to będzie wyglądać. A tu jak ktoś dosyć ciekawe, to tak wyglądało to faktycznie w nocy. Zresztą ten film już obejrzało dosyć dużo osób, więc pewnie widzieliście, jak to wyglądało w nocy. Co ważne, dzisiaj jeszcze przez kilka godzin, czyli w poniedziałek, tramwaj już nie dojeżdżałem do Fortu Wola. Tramwajem dojeżdżałem tylko właśnie do osiedla Górczewska, jeżeli chodzi o linię I76 i 28, natomiast linia Z26 jest wydłużona, jedzie z metro Płocka nie do cmentarza Wolskiego, a jedzie dalej do Klemensiewicza, czyli w skrócie dojeżdża do, jedzie całą trasą tramwajową, która jest zamknięta aktualnie Wolską, Połczyńską, jak i również oczywiście pod Stanicą Śląskich i na koniec jedzie do Klemensiewicza na Górczewską. Czemu do Klemensiewicza, a nigdzie dalej? Bo na Klemensiewicza po prostu jest przystanek, gdzie mogą tam autobusy się zatrzymać na chwilę. Względnie na osiedlu Górczewska nie ma po prostu przystanku dobrego i tam ekspedycja jest w takim miejscu postawiona, że no owszem, jest dosyć duży plac manewrowy i tam te autobusy wjadą, ale nie da się zrobić, żeby tam jeszcze dało się wsiąść na osiedlu Górczewska, więc tramwaj, autobusy i tak tam dojadą, tylko po prostu bez pasażerów, jeżeli chodzi o ten aspekt. Ale dobra, lecimy dalej z kolejnymi informacjami, a mianowicie mamy informację, że będzie live'ik oczywiście już za 8 godzin, więc ja nawet nie pośpię. Ale dobra, ja zaraz faktycznie idę spać, zaraz po nagraniu tego mniejsza z tym i opublikowaniu, kiedy film będzie opublikowany, najprawdopodobniej ja już będę spać, ponieważ tramwaj na Kastrzaka będzie oddany do użytku rano, właściwie będzie otwarty dla pasażerów od godziny 4.22, o 4.22 wyjedzie pierwszy tramwaj na nową trasę na przystanek PKP Wola, na przystanek Szpital Wolski, będzie to linia 10, która rozpoczyna swoją trasę od przystanku metro Płocka 53, jak dobrze pamiętam. I co ważne, tym tramwajem, znaczy inaczej, będą na pewno ujęcia z drona, jeżeli nie będzie jakoś strasznie padać, a jak będzie to wszystko nagrane, to nie do końca jeszcze wiem. W sensie zobaczymy, jaki tramwaj przyjedzie. Jeżeli przyjedzie jakiś nie taki zły, to prawdopodobnie po prostu wsiądę do tramwaju i nagram cały ten odcinek z tramwaju i z dronem. To będzie dosyć ciekawe, natomiast zobaczymy faktycznie, jak to będzie zrealizowane. Ale szykujcie się, że jak coś będzie transmisja na żywo, oczywiście rano z otwarcia linii tramwajowej, pewnie później z przejazdu pierwszego tramwaju w drugą stronę również będzie transmisja na żywo. No i co z ważnych aspektów jest to, że link do tej transmisji na żywo oczywiście macie teraz w karcie i w opisie, jeżeli chcielibyście po prostu to obejrzeć, zobaczyć, jak ta faktycznie cała praca będzie wyglądać. Live powinien się zacząć koło godziny 4.12 i będzie trwać pewnie z godzinę co najmniej. Natomiast jeżeli ktoś z was jest ciekawy, to konferencja odbędzie się kilka godzin później, prezydent się dopiero pojawi, więc jakby na spokojnie wyjeździmy się na tej linii tramwajowej do 5.06 i wtedy będę mógł pojechać na konferencję prasową i filmy z tego pewnie jeszcze, z konferencji się powinien powiedzieć tego samego dnia i pełen film z Kasprzaka, nie wiem kiedy się pojawi, natomiast jeszcze będzie film pełen z przelot, z Wolskiej i tak dalej, ale Wolską będę dopiero włączać w drugiej części tego miesiąca, więc spokojnie, Kasprzaka będziemy w tym miesiącu mieli naprawdę dosyć dużo. Idziemy dalej, bo zajezdnia Annopol się dzieje i cały czas filmu zajezdnia Annopol nie ma, choć on już czeka. Film zajezdnia Annopol powinien się pojawić za chwilę de facto, bo po prostu... Przepraszam was, bo po prostu nie mam czasu go zmontować, tak samo jak filmu STP Karolin. Natomiast co jest ważne, to jest to, że termin inwestycji został trochę opóźniony, bo nie będzie to kontraktowy 20 kwietnia, tylko kilka tygodni później, ale to i tak nie ma znaczenia, bo tramwaje nie będą korzystać z nowej zajezdni do momentu przeprowadzki. Pełna przeprowadzka będzie realizowana w wakacje od czerwca do września. To jest dosyć duża operacja. Natomiast ważne jest to, że jeszcze będzie parę innych rzeczy zrealizowanych. A mianowicie, po pierwsze, w kwietniu będzie zamknięty odcinek do metro Brudno, w sensie na całym odcinku, cały odcinek od Annopola po Żenie Wschodniej będzie zamknięty. Do Dążowa maksymalnie dojedą tramwaje, gdyż tam po prostu na matkę tyle sekalkuluje i odłącza, po prostu będą jeszcze realizowane prace. I to będzie do 23 czerwca wstrzymany ruch tramwajowy, więc nowa zajezdnia tak byłaby odcięta od trasy. Natomiast jeżeli chodzi o przeprowadzkę, to
przeprowadzka będzie dosyć duża, bo na nowej zajezdni ma pracować 430 osób, z czego tramwaj warszawski łącznie zatrudniają 1500 motorniczych i około 300 będzie kosztować z nowego zakładu. Więc dosyć ciekawe to jest, bym powiedział. Będzie naprawdę rozbudowana operacja. Ja będę oczywiście nagrywać coś tam jeszcze z zajezdni Annapol, jak to będą przeprowadzki, jak się będą pojawiać nowe pojazdy, bo pełen film z zajezdni Annapol, jak już będzie zakończony, będzie podsumowanie dopiero zbyt, kiedy zajezdnia będzie już faktycznie funkcjonować, czyli dopiero najprawdopodobniej we wrześniu bądź w październiku będziemy się żegnać z tą inwestycją, więc jeszcze na spokojnie zjazd do zajezdni Annapol pozostanie z nami na dłużej. Tymczasem rozpoczęło się drożenie trzeciego tunelu, jeżeli chodzi o TBM Faustyna w Łodzi. Tutaj właśnie ta inwestycja, co ciekawe, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w 85%, więc to, że ona kosztuje już aktualnie prawie 2 miliardy złotych, to nie jest jakiś duży problem. Ważne jest to, że kolejny odcinek właśnie będzie teraz realizowany o długości około 750 metrów, powstanie właśnie trzeci tunel i później będzie jeszcze realizowany ostatni, czwarty tunel. No i co ważne, jeżeli chodzi o dużą drugą tarczę TBM, ona ma ruszyć dopiero w drugim kwartale tego roku, czyli drugim kwartale 2024, bo tam aktualnie trwa to wzmocnienie gruntów, podłoża i tak dalej, chociaż oczywiście wiadomo, że chodzi o inne aspekty, czyli chodzi o pieniądze. Natomiast termin zakończenia aktualnie planują cały czas, jeżeli chodzi o drążenie tunelu w 2024 roku, co w teorii jest możliwe, jeżeli dużo tarcza się wyrobi, natomiast jeżeli chodzi o uruchomienie z całego odcinka podziemnego, to w teorii myślę, że w 2025 roku udałoby się to oddać do użytku. Ja sądzę, że 2025-2026 rok, zakończenie tunelu pod Łodzią jest wersją bardzo optymistyczną i może realną, ale zobaczymy, jak to faktycznie ostatecznie wyjdzie. Idziemy dalej, bo w Łodzi, jeszcze tutaj właśnie obok tego miejsca, gdzie aktualnie te tarcze stoją, bądź pracują, będzie właśnie połączenie. Chodzi o Łódź po lesie, będzie mieć bezpośredni łącznik z manufakturą. Manufaktura chce wybudować łącznik, będą też tam lokale handlowe. Łącznik będzie mieć długość 200 metrów i aktualnie trwają uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytku, bo manufaktura właśnie jest objęta konserwatorem zabytku, więc zobaczymy, jak to faktycznie się połączy. Bardzo dobrze, że chce się połączyć z pobliskim przystankiem kolejowym, bo tego typu połączenia, integracje powinny być realizowane przy różnych węzłach komunikacyjnych. Tymczasem dobra nowina, aplikacja Kolejo. Kolejo, przypominam, partner kanału Awiznosze, ma obchodził właśnie teraz swoje 8 urodziny i w ramach prezentu jest aktualnie już możliwość graficznej rezerwacji pociągów PKP Intercity właśnie również teraz na telefonie, nie tylko właśnie przez stronę internetową i ciekawostek, do dziś pasażerowie, do dziś, czyli tutaj właśnie do 1 marca blisko 7,7 milionów biletów zostało sprzedanych za pośrednictwem tej platformy. Jak pewnie wiecie, no w Warszawie nie można kupić jeszcze biletów u niektórych przewoźników, pomijając PKP Intercity, to WKTK i Kolej Mazowieckie nie są dostępne, ale najprawdopodobniej może coś się w tym temacie zmieni, faktycznie będzie lepiej i będzie to funkcjonować. Natomiast przechodząc płynnie do kolejnego tematu, bo to oczywiście jest dobra nowina i jak to z Was nie wie, to ja dzięki właśnie Kolei również jeżdżę pociągami po Polsce bez dodatkowych opłat i tak będzie, jak pojadę podobnie teraz, znaczy jak pojadę teraz ponownie do Łodzi czy do Olsztyna w końcu dotrę. Natomiast jeżeli chcielibyście mieć taki plakat, jak mam tutaj obok, to zapraszam Was oczywiście serdecznie na stronę Kolejo, gdzie możecie zakupić właśnie taki plakat Warszawa Ochota, który aktualnie wisi tutaj na ścianie, mniejsza z tym, gdzie przed chwilą wyłączyła się lampka. Ale dobra, lecimy dalej z kolejnymi informacjami. Oczywiście nie tylko łącznie partner kanału jest najważniejszym aspektem, ale oczywiście też newsy. I newsy kolejne to jest właśnie autobus linii 719, który już kursuje do Campinosu, 4 razy w ciągu doby. Natomiast ważne jest to, że ten autobus pokazuje, jak błonie są w tragicznym położeniu, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Zobaczmy sobie ładny schemacik. Mamy tutaj TPN, czy ten KPN, czyli Campinowski Park Narodowy. Mamy linię 719, która jedzie z metrem BM-owo, bardzo długą trasą. Zaraz zobaczymy, jak faktycznie długą to jest trasa, ale to za chwilę. Będzie w sumie TPN. Natomiast, czekajcie, 719. W sensie chcę zobaczyć po prostu, ile ten autobus jedzie całą trasę. 19. Autobus teraz aktualnie jedzie właśnie z metra BM-owo w kierunku, mnie interesuje, Campinosu, czyli to jest linia, to są te cztery kursy oznaczone literką K. Autobusy w kierunku Campinosu oczywiście jeżdżą bardzo często i do Campinosu autobusy z metra BM-owo dojeżdżają w 50 minut. To nie jest taki dziwny, bym powiedział naprawdę.
naprawdę całkiem sprawnie te autobusy tam dojeżdżają. Oczywiście tutaj są dwa warianty z tego, co widzimy, jeżeli chodzi o te połączenia, i zobaczmy sobie, ile taki autobus wraca w drugą stronę, czyli z Campinosu. Czekajcie, gdzie to było? Tutaj, o. Z Campinosu do Leszna. Wróć, czekajcie, jeszcze raz. Jeżeli autobusem chciałbym pojechać do metro Bemowo, o, w ten sposób, do metro Bemowo, jadąc z Campinosu, to ile takie coś by trwało? Gdzie ja mogę kliknąć z Campinosu? Będzie pokręcone, tutaj widzę. Dobra, widzę, że tylko i wyłącznie w ten sposób mogę to kliknąć. No prawie będzie z Campinosu. W takim razie, kierunek, o, Leszno. A, bo to jest pokręcone, okej, okay, dobra. Teraz rozumiem, o co chodzi. Nie ma bezpośrednio takiego połączenia. No, 50 minut też pewnie będzie jechać ten autobus. No, ale mamy wtedy dokładnie 4 kursy, tak? Więc tych kursów autobusów jakoś strasznie nie wiadomo, jak dużo nie ma. Natomiast wracając do tego, co chciałem faktycznie wam powiedzieć. Chodzi mi o to, że ta linia autobusa pokazuje, w jakiej kiepskiej sytuacji są błonie, które cały czas nie chcą wejść do drugiej strefy biletowej. Błonie oficjalnie czekają na to, aż Warszawa jest w tości, a Warszawa mówi, że to nie jest w gwiazdce Warszawy, żeby faktycznie jakaś gmina czy miasto weszło do drugiej strefy biletowej, z czym się zgadzam de facto, bo to jednak gminie powinno zależeć na tym, żeby faktycznie mieszkańcy jej mieli tańszą komunikację miejską. Natomiast to jest ważne, to tak, proszę bardzo. Ożarów Mazowiecki, Płochocin, gdzieś tu kończy się ostatnia linia autobusowa jeżdżąca po Żelazie Mazowieckim. Następnie mamy Błonie, które są na wysokości mniej więcej Leszna, a tu jest Campinos. I do Błonie nie mamy żadnej komunikacji WTP. W sensie, wiadomo, jeżdżą pociągi Kolei Mazowieckich, ale na karcie miejskiej nie dojedziemy, a na karcie miejskiej dojedziemy do Campinosu. Więc jeżeli ktoś mi powie, że jest tu gdzieś jakaś dysproporcja, to Błonie to na pewno są, to jest ta dysproporcja. Ale dobra, lecimy dalej z kolejnymi informacjami. Mianowicie wiadukt ulicy nad ulicą Globusową został oddany do użytku, w związku z czym od dzisiaj linia 127, 194 i 228 jadą już swoją normalną, standardową trasą, jak i również w tą noc będą jeździć autobusy N85 już swoją standardową trasą. Likwiduje się przystanki PKP Włochy 53, Wołowicka 51 i 52 i wznawia się przystanek PKP Włochy 03 jako stały dla linii 194 i 228, więc takie dobre nowiny, że faktycznie komunikacja miejska tutaj wróciła na swoje stare trasy. Tymczasem rozpoczął się 1 marca nowy sezon Veturillo i miałem okazję już jechać na Veturillo, wracając z Kasprzaka w nocy, co tam przypadkiem trafiłem na te tramwaje. I Veturillo w tym sezonie działa mniej więcej podobnie. Część stacji się poprzestawiało, dokładnie 4. Zmieniły swoje lokalizacje, a pomijając to, to dużo się rzeczy nie zmieniało. Są planowane nowe stacje partnerskie, nowe stacje, jeżeli chodzi o dzielnice. Natomiast, co najważniejsze, rowery już są. Opłaty są takie same, jak były w poprzednim sezonie, czyli pierwsze 20 minut cały czas jest bezpłatne, nietarmowe, bezpłatne. No i tak to już faktycznie funkcjonuje, więc dobra nowina, Veturillo wróciło ponownie. Jechałem rowerem nieelektrycznym i dobrze działa, w sensie naprawdę całkiem sprawnie się nie jechało. To nie był jakiś zepsuty rower czy zmasakrowany, na spokojnie sobie nim przejechałem. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tę ulicę Globusową, to faktycznie jest to już faktycznie wszystko oddane do użytku i możemy zobaczyć jakieś porównania. Zobaczmy porównania, w sensie internet u mnie umiera trochę w tym momencie, więc ale dobra, zobaczmy sobie. Porównania przed, po. Przed zamknięta ulica, po otwarta ulica. To by się spodziewał. Szczególnie mi bardzo brakuje połączenia ekranów akustycznych na tej ulicy, ale film o podsumowaniu wiaduktu nad Globusową postaram się zrobić w przyszłym miesiącu, raczej nie w tym. Więc no, zobaczymy faktycznie, jak to będzie wyglądać. Czy nam załaduje się drugie zdjęcie? Na kolejnym zdjęciu możemy zobaczyć, jak to wyglądało przed, czyli w trakcie montowania dźwigarów. Bardzo, bardzo ładny element tutaj faktycznie samego montażu. Przypominam wam, że ruch samochodowy na dole był cały czas utrzymany. Duży element tutaj faktycznie był. No i po, już faktycznie oddany do użytku cały nowy wiadukt. No i od dołu, on źle wyglądał, ten wiadukt. Z tego co pamiętam, on miał ponad 100, więc wiecie. No siłą rzeczy nie byłby do najlepszej kondycji i oczywiście nowy dużo lepiej wygląda, mamy jeszcze więcej zdjęć z tego co widzę. Drugie porównanie właśnie side by side, jak to wyglądało na dole. Kolejne porównanie tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o tę przestrzeń, no dla pieszych jest cały czas źle jak było, ale nowe tutaj faktycznie podpory wyglądają dużo, dużo ładniej i to faktycznie trzeba przyznać, że zostały całkiem ładnie. Mam nadzieję, że to są zupełnie nowe, a nie faktycznie dostosowane. No i oczywiście nie ma tych elementów wspierających i podtrzymujących, które były wstawione na tymczasowy moment. Więc takie informacje.
Tymczasem Veturilo ruszyło, natomiast dostaliśmy też informację, kiedy powstanie droga rowerowa na Puławskiej i to jest... Inaczej. Droga rowerowa na Puławskiej ma powstać dopiero, kiedy Puławska na tym odcinku, który jest nieobjęty aktualnie drogą rowerową, wejdzie w strefę płatnego parkowania, żeby po prostu wszystko zrobić za jednym razem, ale de facto chodzi o to, żeby to jeszcze zaprojektować. Projektowanie się rozpocznie w 2025 roku, a budowa nowej drogi rowerowej powstanie dopiero w 2026 roku. W skrócie, no i jeszcze poczekamy sobie na drogę rowerową. Niedługi, choć trudny odcinek do wybudowania i pewnie drogi, bo faktycznie tam trzeba przenieść latarnię, przystawiać to jakoś poukładać, pewnie ulicę jeszcze trochę przesunąć, będzie dopiero za jakieś 2-3 lata, więc no niestety poczekamy w tym temacie jeszcze. Tymczasem koncepcja obwodnicy śródmiejskiej się trochę pozmieniała, jeżeli chodzi o etapowanie. Jest to i dobra, i zła nowina. Dobra jest taka, że miasto o tym pamięta, że trzeba to wybudować, zła jest taka, że podzielili to tak bez sensu na te etapy, w sensie... Dobrze, może po kolei. Chodzi o to, że aktualnie obwodnica śródmiejska nie jest dokończona na stronie praskiej. Aktualnie tu bardzo brakuje połączenia z Targówkiem Dobrego. I aktualnie obwodnica się kończy na rondzie Wetrzna, a z kolei tutaj na Starzyńskiego kończy się na rondzie Żaba. No i oczywiście ten odcinek trzeba cały czas połączyć, to jest planowane przez miasto. Aktualnie zaczęły się prace, znaczy będą już rozpoczynać prace nad kolejnymi koncepcjami tego odcinka, czyli właśnie od Rondy Miejskiej mniej więcej do ronda Żaby. Natomiast jest jeszcze odcinek pierwszy, który jest planowany, czyli właśnie od Rady Miejskiej do Wiatracznej, ulicy Wiatracznej, nie do Rondy Wiatracznej. I ten odcinek ma być na różnych wiaduktach kolejowych, znaczy na różnych wiaduktach drogowych, nad Radzy Miejską i czy tutaj nad całymi torowiskami, nad Kozią Górką, również z połączeniem z przystankiem kolejowym, który tutaj powstał w ostatnim czasie. I to ma być podzielone jako pierwszy etap, ale bez tunelu. Sam tunel w trzecim etapie ma być zrealizowany. I ten tunel ma być, z tego co pamiętam, w sensie te koncepcje tak były zmienione, że mi trudno powiedzieć, ale z tego co pamiętam w ostatniej koncepcji chyba tunel ma być pod stacją metra Rondo Wiatracza, jeżeli chodzi o M3. I teraz się zrobił taki problem, że M3, wiecie, jest ciśnienie na M3 i tak dalej. Ja już mówiłem to nie jeden raz, że tramwaj na Gocowku mógłby powstać już teraz, gdyby były pieniądze. Tramwaj na Gocowku by kosztował tam, nie wiem, 600-700 milionów mniej więcej. Metro dużo więcej, bo jedna stacja metra kosztuje tam z milionów złotych mniej więcej. Więc tak moc... Nie, dobra, trochę przesadziłem. Ale dalej, my to będzie dużo więcej kosztować. Natomiast co ważne, to jest to, że ten tunel, który jest planowany pod tunelem Wytyczna w ramach tej obwodnicy, ma powstać dopiero po wybudowaniu stacji metra. W sensie według mnie powinno to powstać jednocześnie, że jest i budowana stacja metra, i tunel pod stacją metra, bo po prostu wtedy nie te inwestycje są realizowane jednocześnie. Nawet jeżeli ten tunel byłby aktualnie donikąd, to lepiej zrealizować ten tunel donikąd, ale zrobić go jednocześnie, bez konieczności naruszania później samej konstrukcji stacji. Wiemy, że dało się zrobić tunel pod pociągami, pod tunelem metra, tunel obwodnicy, południowej obwodnicy Warszawy, tak został zrealizowany, ale tam był tylko łącznie tunel samochodowy, a tutaj będzie tunel samochodowy pod stacją metra, a nie pod tunelem metra. To jest różnica, co nie? Więc no tak, no aktualnie etap jest taki podzielony, że najpierw ma być powstanie właśnie połączenie wiaduktami, połączenie z Targówkiem i z pomiędzy Pragą Południa, Pragą Północ, niezbędne, naprawdę, ono jest bardzo potrzebne w tym momencie i autobusy by z tego skorzystały, no i kierowcy faktycznie, żeby mogli się przedostać na drugą stronę aktualnie toru w tym miejscu, bo to jest po prostu miejsce czarna dziura. Więc to jest pierwszy etap, no i też przy okazji połączenie nawet z przystankiem kolejowym. No i drugi etap to jest połączenie właśnie z rondem Żaba, który też jest niezbędny, żeby faktycznie podpiąć się do mostu Gdańskiego. No i oczywiście najważniejszym elementem później będzie, żeby to wszystko odciąć od ruchu na ulicy Grochowskiej, Waszyngtona i Ronda Wiatraczna w postaci tego tunelu. Mam nadzieję, że tylko właśnie, że tunel będzie wybudowany, a nie tak, że skoro już jest wszystko gotowe i nie ma tunelu, to możemy sobie wyluzować się. Tunel będzie też dosyć ważnym elementem. Natomiast wiemy mniej więcej, jak to jest aktualnie planowane na etapowanie. Tymczasem co z wiaduktem Chomrzyńskiej? W sądzie spoczywa. No w sądzie. No aktualnie tak to wygląda. W oczekiwaniu inwestycje czeka na zawarcie umowy z wykonawcą. Nie nastąpiło to cały czas i nie nastąpi to raczej w przeciągu najbliższych tygodni, gdyż w listopadzie stołeczny zarząd inwestycji, znaczy stołeczny, no szereg w skrócie, wybrał najkorzystniejszą ofertę, najtańszą. Później druga osoba, która z drugą najtańszą ofertą się do tego odwołała i rozprawa w sądzie ma się odbyć 25 marca, więc czekamy, tak? Czekamy, jeżeli chodzi o ten wiadukt, zobaczymy, co faktycznie z tego wszystkiego wyjdzie. Aktualnie umowa nie może być oczywiście podpisana, kiedy czekamy na to rozstrzygnięcie. Tymczasem z innej strony mamy drugą inwestycję, jeżeli chodzi o bezkolizyjny
przejazd w Rembertowie, to jest tunel w Rembertowie i tam aktualnie skompletowane są dokumenty i decyzje z RID-u. Wstępne będzie wydawane właśnie przez miasto i to będzie realizowane w najbliższych tygodniach. No i kiedy będzie już ta decyzja, będzie planowane zawarcie porozumienia pomiędzy miastem a PKP PLK. A propos tego, jak to ma być finansowane i po prostu jak to będzie zrealizowane, tak samo podczas tego mniej więcej samego spotkania, które już wstępnie umówione nawet z tego co wiemy, ma być rozmowa na temat właśnie tunelu Wesołej, obok przystanku kolejowego Wesoła, więc czekamy, jak faktycznie te dwa elementy będą dogadane i wtedy najprawdopodobniej w przyszłym roku, może przy dobrych bardzo to wiatrach, rozpoczęłyby się prace, jeżeli chodzi o budowę tych dwóch brakujących połączeń podziemnych pod właśnie tą linią kolejową, bo widać doskonale, że tutaj jest kiepsko w tym temacie. W sensie, oczywiście są jeszcze inne miejsca, gdzie brakuje, ale tutaj naprawdę te trzy tunele, znaczy dwa tunele i jeden wiadukt są potrzebne i niezbędne do zrealizowania. LK7 będzie realizować osobno swoje inwestycje w ramach kolei i to będzie realizowane podczas budowy dwóch dodatkowych torów do Otwocka, więc tam już aktualnie miasto jest mniej więcej pewnie w stanie z tego, co kojarzę, dogadane i tam po prostu będzie to robione w ramach jednej inwestycji. Tu będzie każdy tunel i wiadukt realizowany osobno. No, przydałoby się też, żeby kolejne linie kolejowe poza Warszawą były oddzielane właśnie od pociągów. Hashtag LK3. No nie powiem, żeby było dobrze. No, za Ożarowem Mazowieckim to już jest tragicznie. Ale no cóż, w sumie Ożarowie też nie jest dobrze. Z innych informacji to jest to, że... Tak, ładne zdjęcia wyrobiłem w nocy tych tramwajów, co faktycznie jeździły, to trzeba przyznać i chyba mi się podobało te zdjęcia. Ale dobra, ważne jest to, że był quiz mniejsza z tym, nie ma sondaży cały czas, bo nie mam pomysłów i czasu na nie, ale z quizu mniejsza z tym możecie się dowiedzieć, że najwięcej osób w 2023 roku skorzystało z autobusów. Było to 452 miliony pasażerów z autobusów skorzystało, z tramwajów to było 248 milionów, prawie 239, z metra 200 prawie milionów, no i ze skrajemki strony 15 milionów. Nie do końca wiem, skąd taki wynik kiepski jest skrajemki, w sensie to jeszcze spadło w dół. Jakby, ja wiem, że są utrudnienia, jakieś inne bariery, ale dalej nie rozumiem, jakim cudem aż taki jest spadek. Ale no cóż, takie są informacje. No i na koniec, tak, ten płot oczywiście powstał dosyć ciekawy, obok Wileńskiego, obok budynku Nowego Miasta. No, wszyscy się zastanawiają, o co tu chodzi. Chodzi o to, że nowe budynki, jeżeli są chronione płotem, to trochę inaczej jest, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, jeżeli chodzi o projekty. Jeżeli coś było w projekcie, to wiadomo, że musi powstać, jak było w projekcie. No i też chodzi na przykład o sam aspekt ubezpieczeniowy. Nawet jeżeli taki płot nie ma zupełnie sensu. Ale musi być. No i zobaczymy, co faktycznie z nim będzie. Czy będzie zlikwidowany, czy pozostanie, ale to jest ciekawa rzecz, która faktycznie powstała. No i co ja mogę powiedzieć? Jest tutaj coraz to więcej. Dokładnie 15 318 osób. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i że obejrzyliście ten film do końca. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie go w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzielny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, ja wiznoszę. I w tym tygodniu, bo jak zawsze już teraz będę Was mówić, kogo spotkałem i gdzie spotkałem. Tak, w piątek spotkałem jedną osobę w samochodzie na tramwaju na Kastrzaka podczas nagrywania. Następnie w sobotę spotkałem łącznie trzy osoby na przebudowie drogi krajowej nr 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem Południowym. Z Kutem już nagrywaliśmy to wstępnie, ale jeszcze musiał to nagrać jeszcze raz. Dwie osoby z auta wyskoczyły, jedna osoba na rowerze. W niedzielę trzy osoby spotkałem podczas gorącej czekolady z wizjonoszem, która była wylicytowana w ramach Wośpu, więc faktycznie to już mamy odhaczone. Jeszcze okiem mam wizjonosza będzie trzeba nagrać, ale to jeszcze nie wiem dokładnie gdzie. Natomiast faktycznie gorąca czekolada się już odbyła, gdyby ktoś z Was był ciekawy, właśnie w ostatnią niedzielę. No i w poniedziałek na konferencji wiaduktu nadglobusową spotkałem jedną osobę, która faktycznie mówiła o brakujących miejscach parkingowych. No tam później była batalia z dyrektorem zarządu ZD, więc jedną i drugą wypowiedź pozostawiłem Wam w zapisie konferencji prasowej, jeżeli chcecie sobie powiedzieć to. Ostatnie pytanie na konferencji prasowej i pierwsze pytanie do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Więc no, takie tutaj informacje, takie newsy, takie rzeczy się tutaj faktycznie dzieją, co ja mogę powiedzieć Wam więcej. Kończę, montuję, idę spać i widzimy się o 4:12. Przynajmniej na live. Nawet jeżeli nie wpadniecie tam na to otwarcie, to oczywiście na live. Jeżeli ktoś z Was byłby ciekawy, bo nie powiedziałem o tym, będzie parada w najbliższy weekend, najprawdopodobniej tramwajowa. Ona będzie 9, w sensie no w sobotę, w piątek będą jeździć, będzie jeździć jeszcze jeden tramwaj z okazji Dnia Kobiet.
Natomiast w sobotę będzie parada tramwajowa, która będzie szedł z cmentarza Wolskiego i będzie jechać dalej w kierunku znowu trasy tramwajowe na Kasprzaka. Natomiast będzie dosyć dużo tramwajów. Czy będę jeździć na jakiejś linii tramwajowej w ramach obsługi konduktorskiej? Nie wiem. Możliwe, że tylko i wyłącznie będę nagrywać całą tą inwestycję z drona, bo doskonale wiem, że też przydałoby się nagrać z drona, a jeżeli ja wsiądę i będę jechać jako konduktor, to chyba nic z tego nikt poza tramwajami warszawskimi nie nagra, więc to byłoby mi mimo wszystko szkoda. A chyba byłoby miło to nagrać. Może nawet dronem FPV? No, pomyśli się. Dobra, tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i jutro o poranku. Cześć!